Dobra, siemanko, z tej strony Dawidzielak, a nam jest Peter. Peter. No i tu... Wpadajcie na jego kanał, tutaj jest kamera i tu też, jak tu mówiliśmy, to drugi, trzeci raz. A dzisiaj mamy dla was wiadomość. Dzisiaj mamy wiadomości Mów, kiedy czytasz. i ten, to jest o wybuchu między Grudziądzem a Świeciem. I co było przyczyną, to już nam przeczytałem. Dawidziela. Zaniepokojeni mieszkańcy różnych dzielnic Grudziądza i okolicznych miejscowości zastanawiają się, skąd pochodzi ogromny hałas. Jak donoszą czytelnicy, hałas było słychać w całym mieście. I nowym gminie i gluta w okolicach Świecia. Czekajcie, jeszcze mówię. Jak donoszą mieszkańcy, było słychać, były dwie ogromne huki, były huki, po których pojawiły się duże drgania i szum, przypominający dźwięk odlatującego samolotu, no bo to są dźwięki takie. Nie było to jednak żaden wybuch. Czy trzęsienie ziemi? Na pewno nie, bo to tak to by już po nas by było. No. Hałas pochodzi najprawdopodobniej z samolotu, który przekroczył granicę barierę dźwięku po prostu. Bariera dźwięku. No i my tak będziemy takie informacje dawać wam, jak krzycie. No. I o jakichś wypadkach takich najważniejszych. Na przykład jak ten, co był ten dźwięk. Ja muszę wam coś powiedzieć. Zastanawiacie się, dlaczego nie nagrywam odcinków. No w tamtym roku, Peter Let's też ma takie pytanie. Dlaczego? No dlaczego? W tamtym, nawet 2 lata temu nagrywam tak szybko, a teraz no. Były wakacje po wakacjach, ale już chyba od soboty, niedzieli już będą filmy normalnie, bo jak dam radę. No dam radę, bo będą ferie i potem kolejne ferie. To ale nie. Kolejne ferie to długo. Niedługo. Do maja. Niedługo. No maj, do maja, w maju, ale to długo. W kwietniu? Długo. W kwietniu, bo przed świętami wielkanocnymi. No. Więc co, to były nasze wiadomości. Wiadomości nasze. Kolejne wiadomości w następnych odcinkach, jak chcecie. Ja jeszcze myślicie, będę... że takie coś będzie, że takie... Ja będę takie jeszcze dzisiaj jeden na przykład jeden odcinek, a koniec już się nagrywamy. A tak nie będzie, zobaczycie. No. Zobaczycie, naprawdę. No. Jeszcze chcę wam powiedzieć, że jak wpadajcie na mój kanał, Peter. No, Peter. Bo tam będzie filmik dzisiaj. Wam też mówię, widzą od mojego kanału, że będzie taka historia o FNAF-ie. My budujemy. Ja buduję tak ładnie, ale to będzie za 3 dni skończone. Tak, 3 dni. A ja na razie będę nagrywał w 2 pizzeriach. No, 2 pizzerie, jeszcze jak Dawid Zielek też, jak już będzie miał skończoną u mnie na komputerze pizzerię, to i tak jeszcze będę nagrywał w moich pizzeriach, bo to ten, no, więc co? No. Na przykład może, Jezu, kiedy to będzie? Kolejne będą filmy i to chyba na przykład jutro albo... O Jezu, spadła kamerka. Dobra. Dobra, więc na razie. Witamy do kolejnego odcinka. Na razie.